Placówki oświatowe zarządzane przez starostwo będą przekształcane. Zmiany mają być znaczące. Zarząd powiatu chce połączyć część szkół. Aby dokonać fuzji, najpierw formalnie trzeba zlikwidować niektóre placówki. Pracownicy tych szkół mają wiele obaw. Zarząd powiatu przygotował uchwały, tak zwane zamiarowe, o likwidacji kilku placówek. Dotyczą specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pelplinie, zespołu szkół budowlanych i odzieżowych w Tczewie oraz drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie. 31 grudnia starosta zaprosił do siebie na konferencję przedstawicieli mediów, aby wytłumaczyć podstawy i zamierzenia reformy oświaty w powiecie. Zamierzał wyjaśnić, że najpierw formalnie trzeba placówki zlikwidować, by można było w tych samych obiektach prowadzić zajęcia edukacyjne, ale już pod innym szyldem. Do zamierzonej konferencji z mediami nie doszło, bowiem w starostwie pojawili się przedstawiciele placówek, których dotyczą przygotowane uchwały o zamiarze likwidacji. Starosta nieproszonych gości przyjął, stawiając czoła zarzutom. Trudno jednak było o wzajemne zrozumienie. Przedstawiciele specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pelplinie, jaki ma być połączony z zespołem placówek specjalnych w Tczewie, czyli nauczyciele, terapeuci oraz rodzice niepełnosprawnych podopiecznych placówki z Pelplina, przekonywali o swoich racjach. Nie trafiały do nich argumenty, na przykład o dostępie do lepszej infrastruktury w Tczewie, mówi dyrektor SOSW w Pelplinie Małgorzata Domachowska. Nasze obawy wynikają z tego, że ośrodek, który dotychczas przez 45 lat działał na terenie Pelplina, zostanie zlikwidowany i tego ośrodka dla naszych dzieci nie będzie. Będą musiały dojeżdżać codziennie do ośrodka w Tczewie, co jest sytuacją nie do przebycia, nie do zaakceptowania, żeby dziecko musiało tak wcześnie rano wstawać, żeby móc dojechać do ośrodka oddalonego albo o 20 km od swojego miejsca zamieszkania, albo nawet o 50. Na to nie chcą ani pozwolić rodzice, ani nauczyciele, ani ja. Przedstawiciele SOSW w Pelplinie stanowili najliczniejszą grupę gości w starostwie. Ponosiły ich emocje, głośno artykułowali swoje opinie, niekiedy mocno kontrowersyjne. Obawy co do likwidacji mają również przedstawiciele zespołu szkół budowlanych i odzieżowych, którzy także dotarli w Sylwestra do starostwa. Była wśród nich dyrektor placówki Elżbieta Tamara Małecka. 27 grudnia w godzinach popołudniowych drogą mailową, czyli w tak zwanym w naszej tradycji polskiej międzyczasie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, kiedy szkoły nie pracują de facto albo nie wszyscy, dotarło drogą mailową projekt uchwały. W tym projekcie uchwały jest napisane wprost jednoznacznie, ja umiem czytać ze zrozumieniem, jest napisane, że z dniem 31 sierpnia zostanie po pierwsze zlikwidowane technikum numer 3 w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych, po drugie Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia numer 3 w Zespole Szkół, a na drugiej stronie w uzasadnieniu na końcu jest napisane, że w związku z tą likwidacją 1 września nastąpi rozwiązanie Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, a mienie tej szkoły zostanie przekazane Zespołowi Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Czyli jest to całkowita likwidacja i teraz jakie mamy obawy? Ja panu powiem, obawy są takie, że my po prostu nie rozumiemy. W naszej ocenie tu nie ma żadnej racjonalnej przesłanki. Nasza szkoła, tak jak tu koleżanki mówiły z Pelplina i to w audycie też jest wykazane, jest drugą po nich najtańszą, ekonomiczną, samofinansującą się placówką, do której powiat dokłada, jeśli już, to w niektórych latach minimalnie. Czyli nie ma tutaj aspektu finansowego. Mamy nabór co roku, Planujemy nabór zgodnie z orzeczeniem, nie mamy z tym problemów. Czasami w niektórych zawodach jakieś tąpnięcia się zdarzają, ale to tak jak wszędzie. Mamy swoją 56-letnią tradycję. Jesteśmy szkołą, która od 20 lat buduje sukcesywnie, konsekwentnie swój wizerunek wokół patrona Henryka Sienkiewicza. Proszę nam nie mówić, że projekt jest tylko projektem. Ja rozumiem, że decydującą rolę będą mieli radni, którzy będą podnosić ręce i głosować, ale właśnie dlatego próbujemy w tej chwili przekonać opinię publiczną i radnych. Tym bardziej, że w wypadku naszej szkoły to jest zlikwidowanie do fundamentów, zniszczenie. Nie będzie patrona, nie będzie sztandaru, nie będzie szkoły, nie będzie... W tym budynku zagnieździ się ktoś, nie wiem, inna szkoła, nie wiem, ktoś. Nas nie będzie. Nigdy emocje nie będą dobrym doradcą, ale też nasze stanowisko nie ma w zamiarze niczego złego. Naprawdę nie ma jednej rzeczy, która by miała działać przeciwko uczniom, nauczycielom, czy komukolwiek z osób, które są tutaj zgromadzone. Naprawdę taka reforma, czy taka forma
przekształceń będzie odbywała się w całym kraju, w całej Polsce. A to, że my robimy to pierwsi, to tylko podejrzewam, że chwała za to, że coś przygotowujemy. My tutaj niczego nie przesądzamy. Te uchwały są tylko uchwałami zamiarowymi. Tutaj nie ma mowy o likwidacji czegokolwiek, o stracie pracy przez kogokolwiek. Chcemy naprawdę wszystko z naszej strony zrobić w taki sposób, żeby i uczniowie, rodzice, i nauczyciele byli z tego zadowoleni. Jak długo będzie to potrzebne, tak długo będziemy rozmawiali. Jeżeli te decyzje uznamy za niesłuszne, bo być może państwo nawet nie wiedzą, że te intencje są takie, o jakich mówimy. Państwo w tej chwili są nastawieni na to, że to są likwidacje, zamykanie. Ja chcę dotrzeć do wszystkich i powiedzieć, że nie ma intencji zamykania, likwidowania, utraty pracy przez kogokolwiek, a tym bardziej wożenia dzieci wbrew rodzicom do innych placówek. Tego na pewno nie będzie. Wicestarosta tczewski Piotr Cymanowski, zajmujący się edukacją, zapewniał, że zamiarem przekształceń w powiecie tczewskim jest usprawnienie pracy szkół, dostosowanie do zmian na rynku pracy, a także przygotowaniem się na wejście w przyszłym roku szkolnym do szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika, a w dalszych latach przygotowaniem się na efekt wyżu demograficznego. Przyjęcie takich uchwał zamiarowych dopiero powoduje to, że możemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych propozycjach.